Chciałabym wam powiedzieć świadectwo z ewangelizacji ostatniej, w piątkowej, na którą nie dojechałam, ale na niej byłam, ponieważ taka sytuacja, no ogólnie mnie taka trochę przykra sytuacja spotkała w życiu i byłam taka, wiecie, zdołowana i moje emocje, no były na dnie, no nie? Ale stwierdziłam, że nie będę patrzeć na te moje emocje, no bo w zasadzie jestem światłem tak czy inaczej, nie? No i wiem, że ludzie mnie potrzebują i coś mogę dać. Więc stwierdziłam, że no dobra, to jadę na ewangelizację, nie? Troszkę spóźniona, czekam na autobus, no i tak sobie czekam. I facet, który siedział na przystanku, mówi do mnie, przeszkadza pani, że palę, bo jak przeszkadza, to ja odejdę, ale mam problem z nogą i ogólnie tam dlatego siedzę, nie? Ja mówię, nie przeszkadza mi. I tak na niego popatrzyłam i dopiero wtedy zauważyłam, że generalnie gość ma obandażowane nogi. Okazało się, że mu nogi gniją i że jest bezdomny. Więc od razu do niego podeszłam i pytam się go, okej, to może się pomodlę. Wie pan co, jestem wierząca i po prostu mogę położyć ręce. On mówi, okej, on też wierzy w Boga i że spoko zgadza się, nie? No więc pomodliłam się o niego, o te nogi. No poczuł ulgę, no, tam naprawdę była poważna sprawa, bo miał po prostu zgniłą jedną nogę, opowiadał mi, no nie będę wam, bo to makabryczne jakby opisy, więc nie o to chodzi. Ale poczuł ulgę i zaczęłam z nim rozmawiać, wiecie. I tak przejechał jeden autobus, drugi, trzeci, czwarty, ale stwierdziłam, że w zasadzie to chyba miałam tutaj być i po prostu głosić mu tą Ewangelię i mu powiedziałam prostą Ewangelię, wiecie. Okazało się, że on jakby był na to przygotowany. Co ciekawe, przyjmował wszystko, co powiedziałam i co jakiś czas mówił, Boże, jak ja ci dziękuję, że ja cię spotkałem, wow. Wiecie co, pomodliłam się o niego też, przyprowadziłam go do Jezusa, pomodliłam się o niego i kilkukrotnie wychodziły z niego demony. Amen. Jakby gość był, no wiadomo, uzależniony od alkoholu, ale nie był, wiecie, to nie był jakiś taki patusiarski, nie wiem, bezdomny, tylko taki sensownie gadający facet. Po prostu miał problemy, opowiedział mi trochę tego swojego życia, bardzo przykre. I wiecie, modliłam się o niego i po prostu nie patrzyłam na to, że ludzie są na przystanku, miałam to w dupie. Generalnie możliwe, że ktoś jeszcze się narodził na nowo, nie wiem, bo mówiłam po prostu, nie przejmując się tym, co się tam wokół dzieje i ile jest ludzi. Ale za trzecim razem, to powiem wam szczerze, że chyba nie widziałam jeszcze takiej manifestacji pod moimi rękami. Ale no, aż nim po prostu targało, nie? I modliłam się aż do skutku. I powiem wam, że zrozumiałam wtedy, że w ogóle nasz stan nie jest aż tak istotny, tylko to, czy my wierzymy, nie? Że mamy autorytet i mamy moc i kiedy mówimy demonom, że mają wyjść, to one muszą wyjść. Po prostu muszą wyjść. Jeżeli nie chcą ustąpić, to trzeba się modlić, aż ustąpią, bo one muszą wyjść. One nie mają prawa przebywać w człowieku. Jeżeli my nakazujemy im wyjść, to one muszą wyjść. I się modliłam, dopóki one nie wyszły. Amen. I wyszły. Amen. I facet powiedział, że nie pamięta, co się stało, że siedział tu ze mną i mówi, jakby mu się film urwał. Generalnie był po alkoholu, ale pamiętał naszą rozmowę. Tylko jak się zaczął modlić, to przestał pamiętać, co się wydarzyło wtedy z nim, a było grubo. Także polecam ewangelizację. Amen.